Cześć, tu Ania ze Szkoły Księgowości i witam Cię w kolejnej mikrolekcji. Dzisiaj porozmawiamy o wydatkach na samochód, ale samochód elektryczny. Czym różni się ujęcie takiego kosztu w kwestii podatkowej od samochodu zwykłego spalinowego? I tutaj możemy mieć oczywiście kilka opcji, na jakiej podstawie używamy takiego samochodu. Możemy go po prostu mieć w leasingu bądź wynająć, możemy go kupić albo posiadać samochód w majątku prywatnym i używać w jednoosobowej działalności gospodarczej. I przeanalizujemy teraz, jak to będzie wyglądało w poszczególnych tych opcjach. Generalnie w przypadku samochodów elektrycznych limit wydatków, jakich możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w zakresie czy to nabycia, czy leasingu, będzie to kwota 225 tysięcy i będziemy ją porównywać do naszej ceny zakupu i części tego VAT-u, którego nie możemy odliczyć. Zobaczmy, jak będzie to wyglądać na przykładzie. Załóżmy, że nasz samochód kosztował 344 400 zł, co daje cenę netto 280 000 zł i podatek VAT w kwocie 64 400 zł. Jeżeli samochód używamy dla celów mieszanych, czyli zarówno do działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych, nie prowadzimy kilometrówki, to wówczas będziemy mogli odliczyć 50% podatku VAT. A więc kwotę 32 200 zł. To dla nas oznacza, że do tego limitu, wcześniej wspomnianego 225 000 zł, będziemy porównywać sumę kwoty netto i tej części VAT-u, którą odliczyć nie możemy, czyli łącznie 312 200 zł i już widzimy, że ta kwota przekracza nam limit wskazany w ustawie. Tą kwotę będziemy porównywać do naszego limitu i wyjdzie nam w wyliczeniu, że 72% naszej kwoty zakupu czy naszej raty leasingowej będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a pozostała część niestety takim kosztem podatkowym nie będzie. Co istotne, jeżeli mówimy tutaj o leasingu, gdzie co miesiąc opłacamy ratę leasingową, to nie możemy najpierw zaliczyć całej kwoty, aż osiągniemy limit 225 tysięcy, tylko co miesiąc 72% z tej kwoty będzie kosztem, a pozostała część tym kosztem być nie będzie mogła. Inaczej będą traktowane wydatki na ubezpieczenie samochodu. Jeżeli będziemy mówić o ubezpieczeniu obowiązkowym OC, to takie ubezpieczenie może być w 100% kosztem, bez względu na to, czy przekroczyliśmy limit, czy nie przekroczyliśmy tego limitu. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, na przykład w przypadku AC, będziemy znowu porównywać do limitu 225 tysięcy w przypadku samochodów elektrycznych, ale uwaga, nie wartość, nie cenę zakupu, a wartość samochodów wskazaną w polisie ubezpieczeniowej przez naszego ubezpieczyciela. Czyli będzie tu inna kwota porównywana do naszego limitu, ale dokładnie na tych samych zasadach, jak to jest w przypadku zakupu czy leasingu. Gdybyśmy chcieli używać samochodu, który jest naszym prywatnym samochodem, czyli nie kupiliśmy go na firmę, nie wprowadziliśmy do środków trwałych firmy, to wówczas w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej również możemy część naszych kosztów zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast będzie to tylko kwota 20% poniesionych kosztów. Oczywiście musimy udokumentować, jakie koszty ponieśliśmy i do kosztów podatkowych zaliczymy tylko 20%. W przypadku podatku VAT będziemy mogli standardowo odliczyć 50%, bo w takiej sytuacji oczywiście samochód będzie służył działalności mieszanej, czyli zarówno działalności opodatkowanej w naszej firmie, jak i innym celom. Nie zapomnij również, że odpowiednio te wszystkie transakcje trzeba będzie zaksięgować w naszych księgach rachunkowych. Jeżeli nie wiesz, jak przygotować się do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo na przykład nie wiesz, jak księgować firmy produkcyjne, to zapraszam Cię na dwa bezpłatne webinary,
na temat właśnie przygotowania się do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzenia ksiąg dla firmy produkcyjnej. Oba te wydarzenia odbywają się 17 i 18 maja 2022 roku, a w opisie znajdziesz link do zapisu. Jeżeli chodzi o koszty eksploatacyjne, to standardowo zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy nasz samochód jest środkiem trwałym firmy, czy też jest wynajmowany lub w leasingu, tylko 75% kwoty, która jest naszym wydatkiem. No i znowu, do czego odnosimy to 75%? Jeżeli odliczamy 50% VAT, bo samochód służy działalności mieszanej, to 75%, które stanie się kosztem uzyskania przodu, będzie obliczone od sumy kwoty netto i tego VAT-u, którego nie mogliśmy odliczyć, czyli nasze 50%. Na koniec jeszcze jedna różnica między samochodem elektrycznym a samochodami spalinowymi. Czasami jest tak, że samochodem posługuje się pracownik swoim prywatnym dla celów firmowych i możemy mu wypłacać tak zwany ryczałt za przejechane kilometry. W takiej sytuacji ta stawka za kilometr jest określona w przepisach i jeżeli wypłacimy mu więcej, to będzie to wówczas stanowiło przychód. Natomiast w przypadku samochodu elektrycznego przepisy nie do końca są tutaj, odnoszą się do samochodów elektrycznych, w wyniku czego nawet jeśli zapłacimy takiemu pracownikowi, który swój prywatny samochód elektryczny wykorzystuje dla naszych celów służbowych, to wypłacimy mu ponad limit, to taki ryczałt również nie będzie opodatkowany. To tyle w tej mikrolekcji i do zobaczenia w kolejnej.